I to na to może zabiegnąć naszym środowym podkrytym razem z dzisiejszym zawodem. Cześć, Paweł Sławniak. Zdobyłem złoty medal Mistrzostw Polski Masters w kategorii 35 lat. Postanowiłem zrobić coś ciekawego z uwagi na nadchodzące moje 40 urodziny. Wydawało mi się, że start na zawodach swojej dawnej konkurencji będzie czymś interesującym. Trenera Pawła Rączkę znalazłem w internecie. Na mediach społecznościowych Ośrodka Płotkarskiego. Zdecydowałem się z uwagi na fakt, że Paweł prowadzi Ośrodek Płotkarski. Jest to profesjonalne miejsce i koncentruje się na treningu płotkarskim. Na takiej osobie mi właśnie zależało. Zdecydowanie najwyższy Płotek stał poza bieżnią. Własny organizm spłatał tutaj kilka figli i największym wyzwaniem było przygotowywanie się, a jednocześnie borykanie z kontuzjami, które pojawiły się po długim okresie nic nie robienia. Zdecydowanie tak. Planujemy kolejne starty i finalnie chciałbym wystartować też w kategorii 40+, bo póki co się nie udało. Wspominam bardzo dobrze. Na zawody udałem się razem z żoną, która bardzo mocno mnie wspierała. Jednocześnie po długiej przerwie było to wydarzenie dość stresujące. Wsparcie takie psychiczne rodziny, ale też logistyczne w organizacji dnia i tak dalej jest nie do przecenienia. Nazywam się Marcel Dobrowolski i zdobyłem srebrny medal na halowych Mistrzostwach Polski U18-U20 w biegu na 60 metrów przez płot. Bardzo lubię startować i nie mogłem się już doczekać od lata tych startów, ale myślę, że było też to spowodowane tym, że później miałem wyjazd z rodzicami na tydzień i chciałem jak najszybciej zrobić dobry wynik, a bardzo dobrze się czułem. Myślę, że był z tego powodu niewielki stres, ale który w eliminacjach udało mi się jakoś pokonać. I udało się fajnie pobiec, ale w finale trochę zaczęło to przeszkadzać. No, trzeba będzie na pewno popracować nad głową i nad nastawieniem do biegu samego. Chciałbym zobaczyć, ile jestem w stanie nabiegać z tego, co teraz mam, na wyższej dziurce, na której będę biegał za rok. I zobaczyć, jaki będzie progres z tego roku na następny. Wyniki same się bronią i pokazują, że cały sezon był bardzo dobrze przetrenowany. Zawodnicy zrealizowali pełno tak naprawdę zakres przygotowań, treningów. Uważam, że po prostu, że no, chociażby nawet po Marcelu, tak, było widać, że po prostu, że systematyczność zaskutkowała tak naprawdę efektem. Każdy ma swoje ograniczenia i możliwości. Tutaj jest przede wszystkim wiadomo, że z Masters, który miał jakąś powiedzmy większą przerwę, powrócił do trenowania, nie zawsze ma takie możliwości mobilne, aniżeli powiedzmy tak jak młody zawodnik, który tak naprawdę nie ma w większości ograniczeń, może bardziej w ruchowe. Ale fizycznie tak naprawdę w zasadzie zadania są podobne. Wiadomo, że po prostu, że z Pawłem trenujemy wtedy, kiedy możemy, bo Paweł generalnie pracuje, jest bardziej zajęty, ma różne dziury takie, jeśli chodzi o okresy przygotowań, też nie ominęły go kontuzje. Też z duchem na ramieniu trochę czekaliśmy na jego start, bo nie było wiadomo, czy wystartuje, czy jednak kontuzja go, która już się troszeczkę ciągnęła z przyczepem mięśnia dwugłowego, jednak mu nie przeszkodzi w biegu. No ale na szczęście duch, charakter i wola walki pomogła i wygrał. Ja myślę, że to jest przede wszystkim to jest ciekawe, bo obaj panowie tak naprawdę można powiedzieć, że inaugurowali powiedzmy jako faworyci, znaczy może faworyci. No, w marcu przede wszystkim od samego początku był faworytem do miejsc medalowych. Tak naprawdę cały czas jest liderem w tabel w swojej kategorii na 60 płotki, więc też z dużym apetytem jechaliśmy, też na pewno z dużymi oczekiwaniami, które dałyby powiedzmy właśnie już
człowiek się witał z gąską, ale jak to sport pokazuje, jest nieprzewidywalny i trzeba wytrzymać ciśnienie do samego końca, trzymać stres na wodzach i wiadomo, że po prostu, że no tutaj wygrywa ten, kto tak naprawdę wszystko wytrzyma, to całe ciśnienie. A z drugiej strony Paweł dawno nie biegał, nie wiedział co, znaczy miał świadomość, ale to jest tak, że przynajmniej ponad 15 lat ostatnio jak biegał, tak, to też mógł zapomnieć, też tak naprawdę sama wizja i myślenie o tym, że po prostu, że jak to ma wyglądać w ogóle jego start, no to jest na pewno mega stres, zresztą sam się przyznał, że po prostu, że bardzo się stresował. Marcel tak samo, przed finałem było bardzo mocny stres i Paweł sobie poradził, powiedzmy, że nie dał szans rywalom. No, Marcel musiał się troszeczkę pomęczyć tak, żeby wyrwać przynajmniej medal srebrny. No to wiadomo, że przede wszystkim przed już okresem takim już startowym, typowo już przed startem docelowym, to trzeba pamiętać, że tak naprawdę już wiele się nie pomoże, a dużo można popsuć i trzeba tak naprawdę też już trzymać, powiedzmy, taki swój kurs, żeby nie przedobrzyć, po to, żeby tak naprawdę właśnie zawodnicy mieli to świadomość, że po prostu, że są dobrze przygotowani i że są gotowi na walkę, tak? Wiadomo, że po prostu, że akurat poziom bardzo mocno podskoczył. Płotki są widowiskową konkurencją, która tak naprawdę pokazuje, że po prostu, że nie ma faworytów, bo zawsze może coś się wydarzyć, tak? Także tutaj to jest tak po prostu, że jest wyrównana stawka. Kto wygra? Nie mam pojęcia.